Witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy program Republika po południu i rozpoczynamy mocnym akcentem. Moim Państwa gościem jest Adam Borowski, szef Warszawskiego Klubu Gazety Polskiej, działacz opozycji antykomunistycznej. Witam Cię serdecznie, Adamie. Witam Państwa. O rosyjskich wpływach chciałbym rozmawiać. Wczoraj premiera filmu profesora Sławomira Cenckiewicza i redaktora Michała Rachonia, kiedyś dziennikarza telewizji Republika, dzisiaj na wypożyczeniu w TVP Info. W TVP Info. Jakie wrażenia po obejrzeniu tego filmu, który z tych faktów, z tych wątków wydał się najmocniejszy? Nie, to rzeczywiście film bardzo mocny. O paru rzeczach żeśmy nie wiedzieli, prawda, tak jak o tych dokumentach, które wcześniej były tajne, a teraz no, wypłynęły i bardzo dokładnie opisane przez profesora i opowiedziane przez redaktora. Natomiast ja tylko może dorzucę coś do tego, prawda, bo autorzy, tam występował Achmed Zakajew. Od Achmeda Zakajewa osobny wątek, bo błagam Cię, bo Ty jesteś wyjątkowym ekspertem od Czeczenii, od tej strasznej wojny. Tak, tak. To może za chwilę. Nie, dobrze. Tak myślę, bo to jest tak mocny film. Wczoraj go długo, potem już o nim myślałem. Godzinny film, zrobiony bardzo dobrze i mocne to, kiedy my to przyznaliśmy niektóre te obrazki, jak Donald Tusk w expose, prawda, mając w tyle głowy, znaczy świadomości z pewnością i Czeczenie, i przecież to, że ginęli tam ludzie po prostu w Rosji, ci dziennikarze, politycy opozycyjni, przecież dziennikarze nie tylko ze względów, powiedzmy, politycznych, ale przecież ze względów korupcyjnych i nie tylko rosyjscy, ale i zagraniczni na terenie Rosji ginęli. I my rozpoczynamy z nimi współpracę tak, jakby tego nie było wszystkiego. I takie słowo pod tytułem chcemy współpracy z taką, jaka jest, ze zbrodniarzami. No właśnie, jaka jest już wtedy. Jakby ludzie nie pamiętali, jaka ona jest, prawda? Jaka już wtedy była. Jaka już wtedy była, prawda? Teraz to wszyscy widzą, jaka jest, ale... Tak. Ale wtedy no, ty widziałeś najlepiej, Adam, bo nie, no, jesteś konsulem honorowym Czeczenii w Polsce. Tak. To się Republika Iczkerii chyba nazywa. Czeczeńska Republika Iczkerii, tak. Przyjacielem Achmeda Zakajewa. Wczoraj mocne stwierdzenie Achmeda Zakajewa, że Donald Tusk został szefem Rady Europejskiej, dlatego, żeby tam ruskich wpływów pilnować. Tak, warto Zakajewa słuchać, bo to jest bardzo mądry gość. Ja wydam jego pamiętniki i tam jest mnóstwo naprawdę bardzo ciekawych informacji o Rosji właśnie wtedy, jaka ona była. Ja myślę, że że tu w Polsce politycy doskonale o tym wiedzieli. Doskonale o tym wiedzieli. I mimo wszystko podjęto współpracę z Rosją. Ja tylko przypomnę... Ale mimo co, bo to ja bym chciał, żeby to padło na antenie. Mimo 300 tysięcy... Tak, mimo zbrodni ludobójstwa. 40 tysięcy dzieci zamordowanych. 45 tysięcy dzieci. Wszystkie, znaczy całą tą dokumentację złożyłem razem z Czeczenami w sądzie. W sądzie. Byliśmy w Strasburgu i włożyliśmy tam, złożyliśmy. Nic z tego nie zrobiono. Czy nie jest ironią losu, że Putin jest ścigany za uprowadzenie kilku tysięcy ukraińskich dzieci. A ten sąd nie zdobył się na to, żeby go ścigać za zamordowanie 45 tysięcy dzieci. Za to polskie, prawda, państwo, bo to jest historia w ogóle niesamowita, której w filmie wczoraj nie było. Polskie państwo aresztowało Achmeda Zakajewa. Jak to było? To było tak, że w 2010 roku, już po tragedii, po zamachu smoleńskim, bo tak trzeba już nie mówić katastrofie smoleńskiej, tylko trzeba mówić zamachu smoleńskim, we wrześniu 2010 roku organizowałem Światowy Zjazd Narodu Czeczeńskiego i zaproszony został Achmed Zakajew do Polski. Który jest premierem rządu emigracyjnego. Tak jak kiedyś my mieliśmy nasz rząd emigracyjny, prezydent Kaczorowski był ostatnim prezydentem na uchodźstwie. I ma status uchodźcy Wielkiej Brytanii. Proces jeden odbył się w Kopenhadze, drugi w Wielkiej Brytanii i udowodniono tam, że zarzuty... To jeszcze od początku, bo Rosjanie stawiali... zarzuty Achmedowi terroryzmu, prawda? I ścigali go listem gończym, który wisiał w Interpolu. W Interpolu, tak. No. Wisiał w Interpolu. Mimo tego listu przez wiele lat Achmed Zakajew jeździł, bo sam z nim byłem w Parlamencie Europejskim, jeździł do Wielkiej Brytanii, do Polski kilkakrotnie przyjeżdżał, dostawał wizę, mimo tego listu gończego, który w Interpolu wisiał. Byliśmy razem w Holandii i w Norwegii, w Danii, w Niemczech. Jeździłem z nim. Nikt nie ośmielił się wtedy Achmeda Zakajewa zatrzymać. Mało tego, sama Rosja nie ośmieliła się wystąpić ani do Parlamentu Europejskiego, ani do władz Norwegii, ani do tych wszystkich państw, których był, o to, żeby Achmeda Zakajewa zatrzymać i deportować go do Rosji. I o wstydzie to zdarzyło się w Polsce. I o wstydzie to zdarzyło się Polski, że ośmielili się po prostu w Polsce, ośmielili się z takim wnioskiem wystąpić, bo wiedzieli, że tu mają swojego człowieka w Warszawie, jak to określiła jedna z gazet, prawda, czy portali w Rosji. Nasz człowiek w Warszawie. Ośmielili się, dlatego że wiedzieli, że Donald Tusk zgodzi się na to, żeby go zatrzymać. I tak się stało. Został zatrzymany. Ponieważ dlaczego jeszcze wystąpiono? Bo Polska była krajem, gdzie on naprawdę mógł występować i występował i w telewizji, i w radio, wywiady z nim były. I ja jeździłem na spotkania z ludźmi, żeby opowiadać o tragedii narodu czeczeńskiego i o ich umiłowaniu wolności, prawda? Że to nie jest tak, że oni kochają Rosję i są w ramach Federacji Rosyjskiej, tylko dlatego, że po prostu zniewolono ten kraj, wysłano tam 100 tysięcy wojska, wojna tam trwała 10 lat. Ja tylko przypomnę, że w 2000 Rosjanie określają, że wojna tam trwała 10 lat, od 99 do 2009, a ostatnie oddziały czeczeńskie, tak jak u nas ginęły ostatnie oddziały pod koniec lat 40., to tam ostatnie oddziały ginęły w 2011 roku, na przełomie 2011 i 2012 roku. To może Tusk o tym nie wiedział. On doskonale to wiedział, dlatego że ja zorganizowałem wystawę Czeczenia, ostateczne rozwiązanie. Dla Polaków ta nazwa wszystko, Polacy rozumieją, dlaczego taka nazwa jest użyta. Czeczenia, ostateczne rozwiązanie. I ona w Parlamencie Europejskim prezentowała była przez 2 godziny. Po 2 godzinach nakazano ją zdjąć, dlatego że określili, że zdjęcia są zbyt drastyczne. Wrażliwość panów posłów europejskich drażniły ciała torturowanych ludzi, drażniły ekshumowane zwłoki całe, tak jak w Buczy, prawda, tak jak groby katyńskie, doły katyńskie. Tylko że w tych dołach czeczeńskich nie leżeli oficerowie, tylko leżały kobiety, dzieci i starcy. Tak to było. I ja panu Tuskowi wręczyłem ten katalog osobiście. Spotkałem go na targach książki i podszedłem, wręczyłem mu ten katalog z tymi zdjęciami, tłumacząc mu, że nie wolno tak postępować z premierem Czeczeńskiej Republiki Iczkerii. I sędzia, który uwolnił Achmeda Zakajewa, na wolną stopę go wypuścił z aresztu, został zgnojony później i musiał z wymiaru sprawiedliwości odejść, Potem wrócił już, jak Prawo i Sprawiedliwość dostało. Nienawidzony, to chodzi o pana sędziego Schaba. Schaba, tak. Schaba. I jeszcze jest jedna w tym wszystkim ważna rzecz, że Achmed Zakajew wyjechał z Polski. Musiał wyjechać, dlatego że kończyła mu się wiza. Gdyby nie wyjechał, to wtedy polskie państwo miałoby prawo go aresztować, prawda? Bo przebywałby na terenie Polski w sposób nielegalny. Więc wyjechał. Ale zrobiono mu sprawę. Zrobiono mu sprawę i nie dano mu wizy. I teraz dlaczego nie dano mu wizy? Dlatego, że gdyby się on stawił, to polski sąd, chociażby nie musiał, ale powinien go po prostu oświadczyć, że nie może być wydany Rosji, dlatego że polski sąd nie orzeka o winie czy niewinie. Polski sąd orzeka, czy on ma tam szansę na sprawiedliwy proces. Tylko w tej płaszczyźnie może się wydać werdykt. I oczywiście musiał, bo wszystkie, zebraliśmy materiały ze wszystkich organizacji międzynarodowych, jak Amnesty International, czy Human Rights Watch. Wszyscy mówili, czy nasza Fundacja Helsińska, w Rosji nikt nie ma szansy na sprawiedliwy proces. To jest oczywiste, prawda? No, no dobrze, to jest sytuacja taka, że jest 300 000 ofiar. Tusk dostaje katalog z tymi zdjęciami. Proszę państwa, to naprawdę są wstrząsające fotografie. Powiem szczerze, porównywalne wyłącznie z tym, co się z fotografiami z obozów koncentracyjnych. I co? I on jedzie do Rosji? Jedzie do Rosji, podpisuje umowy, reset polityki, tak jakby... Normalnym było, że w demokratycznym kraju współpracuje się z bandytą, prawda? Który ma ręce we krwi po łokcie. Po łokcie już wtedy miał ręce we krwi po łokcie. I to jest po prostu niesamowite. Ja tylko pamiętam, że przypomnijmy sobie OBWE, prawda, w Helsinkach, które mówiło, że współpracujemy, jeśli w danym kraju przestrzegane są prawa człowieka, prawda? A teraz zrobiło się tak, że te kraje mówią, będziemy współpracować, jak nie będziecie zważać na prawa człowieka. Inna postać, która się pojawiła w tym filmie, były minister spraw zagranicznych Radek Sikorski, który jak jeszcze był po stronie prawicy, to dosyć słusznie diagnozował ten, nazywając ten gazociąg, że to jest pakt Ribbentrop-Mołotow, a potem widzimy w tym filmie dokumenty. No, jak rozumiem, z pełną świadomością wprowadza nas w pułapkę, wprowadza nas między te kamienie młyńskie, niemiecko-rosyjskie. Tak, to jest zadziwiające, bo on, ja zresztą jako młody chłopak, prawda, jako młody mężczyzna, może nie chłopak, jako młody mężczyzna, nagle został wiceministrem obrony narodowej w rządzie Jana Olszewskiego, prawda? Zawsze się zastanawiałem, skąd on się wziął, prawda? Taki absolwent z Oxfordu podobno, prawda? Podobno był w Afganistanie korespondentem, bo przecież nie strzelał, nie brał udziału w walkach, tylko był korespondentem. To też trzeba było mieć odwagę, prawda? Ale to nie tak łatwo się tam dostać. Budziło to moje bardzo wielkie, no, że tak powiem, obawy i taką nieufność to budziła ta postać. No ale pan Jan wybrał, więc trzeba było się z tym pogodzić, a nie śmiałem pana Jana Olszewskiego, broń Boże, krytykować, bo to naprawdę wielka, pomnikowa postać ze Spiżu i tak dalej. No dobrze, ale jak rozumieć taką zmianę? No właśnie. Bo przecież tutaj nie można mówić, że on ten kurs prorosyjski robił nieświadomie. W życiu to jest tak. Są piękne postacie, które mają piękny życiorys i potem zdradzają po prostu. Taką postacią był generał Berling, który miał piękną kartę legionową i wspaniałą kartę z wojny polsko-bolszewickiej. I taką postacią rzeczywiście wielką to był generał Żymierski, który miał przepiękną kartę legionową, prawda, i potem z wojny polsko-bolszewickiej, ale potem poszli na współpracę z NKWD, prawda, poszli na współpracę. Ja myślę, że to jest, że ludzie jedni z dobrego idą ku złu, a inni bywają źli i potem nawracają się, rozumieją swoje błędy. Ja myślę, że to jest ten przypadek pierwszy, że jeśli on z idei był, prawda, w Afganistanie, idei antybolszewickiej, antysowieckiej, jeśli no, z dobrej woli i rzeczywiście pan Jan widział w nim potencjał prawicowego polityka, to tutaj już zdradził. No, krótko mówiąc, widział te korzyści, które, tak jak Żymierski widział, prawda, korzyści od NKWD, tak jak Berling widział korzyści chociażby takie, że nie skończy w dole katyńskim, tylko po prostu pójdzie na współpracę. Nie mnie go sądzić, niech Bóg go sądzi. Natomiast tutaj racjonalnie tego nie można wytłumaczyć. To jest, musi być w jakimś, jakieś drugie dno i warto było się przyjrzeć, w którym momencie to drugie dno zaistniało, w którym momencie on tak pękł, czy w tym momencie, kiedy Tusk zaproponował mu ministerialną tekę i postanowił zapomnieć wszystko, co było, prawda, i zobaczył przed swoimi oczami te góry dobrobytu, które go otoczą, i poszedł na współpracę z Rosją, bo to, dobrze, że to była zdrada, już dokończę, to, że była to zdrada, ten cały... To całe zjawisko, które my nazywamy resetem, prawda, to nie była głupota. To była zwyczajnie zdrada. No się, tam jest taki dokument zacytowany, to niby nic, to taka notatka, takie memo dla ministra sporządzone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, i tam się pisze, że trzeba się powoływać na fakt, że Aleksander był królem Polski, że nam konstytucję ufundował, że jesteśmy Słowianami, jak tak, widzimy, to braterstwo Słowian to właśnie na Ukrainie widzimy. Tak jest. A wcześniej widzieliśmy... Jak to rozumieć? Tak, wcześniej widzieliśmy to braterstwo broni podczas pacyfikacji Warszawy, prawda? To braterstwo Słowian widzieliśmy przez wojska Suworowa, a później widzieliśmy te pacyfikacje... Rzeź Pragi, tu niedaleko. Tak. Niedaleko, tak, więc to są Aleksander takie... II taki był wspaniałym królem polskim, że aż powstanie listopadowe trzeba było wywołać. Tak. Ktoś, kto to pisał, prawda, to ja myślę, że on się wychował na rosyjskich książkach, bo na pewno nie na polskich. To są tak niezrozumiałe odwoływania się, prawda, odwoływania do tego, że straciliśmy niepodległość, prawda, w Kongresie Wiedeńskim, okroili Rzeczpospolitą, utworzyli taki skałek, nazwali taki kadłubek, nazwali to Królestwem Polskim, prawda, i do tego car został królem, prawda, i to ma być ten dobrostan, prawda, do którego nam warto byłoby się odwoływać, na miłość boską. Wiele mówi o autorach. O autorach, tak. Mentalności autorów tego osobliwego dokumentu. Bardzo serdecznie dziękuję. Adam Borowski, szef Warszawskiego Klubu Gazety Polskiej i działacz opozycji, legenda opozycji. Nie, no może nie legenda, ale coś tam się zrobiło. Nie bądź tutaj za skromny, legenda opozycji z czasów PRL. Państwa zapraszam na serwis informacyjny. Michał Trześ Trześniewski czeka już na spotkanie z Państwem.